Cześć, tu Magda, witam Was wśród stworków. Wcale, a wcale nie są niebezpieczne, są sympatyczne, bardzo mają ciekawe buźki i będą miały pomysły na bardzo wiele zabaw, aktywności fizycznych i różnych pomysłów na szalone spędzanie czasu. Najweselszy, myślę, jest ten, taki największy, śpiewający stworek kręciołek. Jest największy z nich wszystkich, ma w komplecie 5 piłek i można z nim bawić się i na siedząco, i biegać za nim po całym pokoju. Równie wesołym stworkiem jest ten, to jest chichoczący stworek, który wydaje bardzo dużo różnych dźwięków z siebie, jest takim pluszową zabawką. Tu mamy stworka humorka, który ma różne emocje i tych emocji warto będzie się nauczyć. No i dwa, słuchajcie, stworki, które są stworkami pędzącymi po całym pokoju, ale jak szybko jeżdżą i co potrafią, pokażę Wam za chwilę. Śpiewający stworek kręciołek to zabawka już od 9 miesiąca życia. Oto ten sympatyczny bohater mojej opowieści, który ma takie dwa rogi, trzy niebieskie włosy, wielką paszczę z zębiskami, ale myślę, że sympatyczną, i takie kółka, które pozwalają mu na bardzo płynną jazdę. Zaraz go uruchomię, to zobaczycie, jak jeździ, ale też ma taki otwór tutaj na górze, który będziemy mogli wrzucać te wszystkie piłki, które są w jego środku. Mam dwa tryby zabawy, tu się przyjrzyjcie, zobaczcie. Dwa poziomy głośności i dwa tryby zabawy. Jest teraz na jedynce, czyli będę mogła sobie siedzieć i się z nim bawić. Bawmy się piłeczkami. A, uruchomię dźwięk. Zobaczcie, co on wyprawia. No, przekręcę i zacznę zabawę. O, będą wypadać te piłki. O! Ojej! Ojej! Jak widzicie, zdążyłam je pozbierać, więc... O! Ojej! To wywołuje dużo uśmiechu nie tylko na twarzy dzieci, ale także dorosłych. No to jest tryb, że mogę sobie spokojnie siedzieć. Czekaj, 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 łobuzie. Ale teraz pokażę Wam tryb, w którym będzie mi uciekał przede mną. Mam nadzieję, że nie wpadnie tam w Was, w kamerę. Dobrze, na początku dźwięk, a teraz... Uwaga, uwaga, na razie jest spokojnie, o, o, i pędzi, na mnie, ojej, ale, ojej, chodź tutaj, wracaj, a, nie no, oszalał. No i widzicie, pędzi po całym pokoju i mogę się założyć, że nowi przyjaciele tego stworka będą po prostu za nim gonić po całym pokoju i łapać te wszystkie piłki, które wypadną. Proszę pana, proszę pana. O, 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 chodź. Roztańczone. Ojej. No i tak wygląda ten oto stworek. Ze mną chichoczący stworek. Jest taki wielgachny, że nawet jego ogon wystaje z pudełka. Pozwól na tutaj malutki. To chyba mój ulubiony stworek, bo jest taki milusi. Będzie świetną przytulanką, ale ma dużo różnych faktur. Tu ma takie futerko, zębiska w innej fakturze. Ma rączki, za które można go ciągnąć, ćwicząc właśnie sprawność dłoni. Ma taki wielki ogon tutaj z grzywą taką typowo smoczą. Tutaj taką kieszeń wielką, zobaczcie, z buziakiem. I tu można schować różne skarby, na pewno cukierki, ale myślę, że odważni będą mogli schować tu dłoń. A ja go uruchomię, pokażę Wam, jakie on śmieszne odgłosy wydaje. Zobaczcie. Śpiewa. Na brzuszku ma taki
można go dotykać i on wtedy wydaje różne dźwięki. Zarówno tu, jak i wsadzić rękę właśnie do tej paszczy, jak się nie boicie. Nie za głośne są te dźwięki, myślę, że takie przyjazne. O, jeszcze uszy ma takie w ogóle z jakiejś irchy, takie ciekawe w dotyku. No, i ciągle, i wiecie, jak się go nie wyłączy, to on będzie ciągle coś gadał. To jest najbardziej rozgadany z tych wszystkich stworków, ale myślę, że przesympatyczny, pluszowy tulak po prostu. Co? Słodziak jesteś. Pa! A oto stworek humorek. Tak właśnie wygląda. Ma dwie nogi, różki, rączki pluszowe, o, z tyłu taki śmieszny ogonek i tutaj jest też głośnik. No i teraz jest smutny, ale może być wesoły. Może być zdziwiony. Albo znowu smutny. No i ten stworek dzięki temu, że pokazuje, że są różne emocje, że wzmacnia te emocje różnymi dźwiękami, których dziecko się uczy, będzie mógł łatwo odczytywać to, w jakim my jesteśmy nastroju. W tym, że czasami dziecko też może być smutne, tak jak stworek, i nie ma w tym nic złego, albo bardzo wesołe i że to jest świetny stan, bo wszystko się udaje. I cały świat jest wtedy rozśpiewany, ale może też być zdziwiony. Wesoła melodia, nie za głośna, no i jakby możliwość zmieniania tych emocji, poznawania tego, co ten stworek sobie tam w tej głowie myśli. Mam nadzieję, że będzie częściej uśmiechnięty niż smutny. Odjazdowe stworki. Kosmici wśród samochodów. Bardzo śmieszne buźki. Mam tutaj dwa takie śmiechoty. Zielony i różowy. Przyjrzyjcie się im. Te zęby. O tutaj. Zobaczcie. Jeden ma więcej, drugi ma tylko dwa. Włosy tak dziwnie robione. To wszystko jest... No możecie je czesać. Układać w różny sposób. Rogi, cztery koła, no i cóż, no i ważna taka funkcja przyczynowo-skutkowa, że jeśli naciśniemy, przyciśniemy tego stworka odjazdowego, on ruszy do przodu, bo taki ma napęd. Jeszcze mu tak, zobaczcie, w takim zbliżeniu, co się dzieje z jego oczami. Tak wychodzą. No i to jest partner w raczkowaniu, bo wystarczy go nacisnąć, żeby po prostu za nim powędrować. I on jedzie sam, już tam do Was go wysyłam. O, proszę bardzo. I zielonego, żeby pójść za nim, jak najszybciej go dogonić i złapać i znowu go nacisnąć i znowu kucnąć i znowu powędrować, ale myślę, że będzie świetną zabawką zarówno dla dzieci, które zaczynają raczkować, które raczkują, ale które już próbują wstawać i stawiają pierwsze kroki, bo można goń za takim stworkiem, który ucieka po całym pokoju w takim nie za szybkim, rozsądnym, ale jednak stworkowym tempie. Pozdrawiam Was serdecznie i życzę miłej zabawy. Nie wiem, którego stworka wybierzecie, bo każdy z nich jest niebywale uroczy. Cześć!